Sprawą zajęli się saperzy, którzy zabezpieczyli pociski. Oficer dyżurny Lubińskiej Komendy został powiadomiony przez pracowników wykonujących prace naziemne linii kolejowej relacji Lubin-Rudna o ujawnionych dwóch pociskach artyleryjskich kaliber 70 mm. Powiadomiono jednostkę wojskową w Głogowie celem zabezpieczenia tych pocisków, jak również przebadania terenu znaleziska. Do czasu ustalenia szczegółów sprawy prace na tym odcinku zostały wstrzymane. Przejazd przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie jest wyłączony z ruchu.